Pani w czwartek już patrzymy, jak się energia rozłoży dla nas dzisiaj. Czwartek. Jak my się pokazujemy w kartach? My. O, piękna karta. Dzisiaj będziemy nastawieni bardzo sentymentalnie. Będziemy dużo wspominać, może spotkamy kogoś z przeszłości, może zadzwonimy do kogoś. To będzie taki naprawdę nostalgiczny, sentymentalny dzień, bo my się tutaj pokazaliśmy w takich energiach. To może być też taka nostalgia za kimś lub za czymś, co straciliśmy, co nam na przykład możemy rozmyślać o kimś, kogo nam zabrała choroba. Dobrze, idziemy dalej. To może być nostalgia związana z naszym romansem, z jakąś przyjaźnią, ale też z czymś takim, że czuliśmy się pełni, że mieliśmy pełnię czegoś. Także tutaj ta nostalgia będzie związana właśnie z takimi rzeczami. Jeżeli miałabym inaczej czytać ten układ kart, to mam wrażenie, że w tym dniu będziemy mieli do podjęcia jakąś decyzję. O czym mi tutaj mówi ta karta kochanków, a zresztą pojawiła się dwójka denarów. Może będziemy musieli trochę poudawać, bo mamy tutaj dziewiątkę kielichów. Na pewno ta sytuacja trochę nas zmęczy i stwierdzimy, że wolelibyśmy dać sobie na wstrzymanie. Ale na tyle jesteśmy pokazani w dobrej karcie, że biorąc ogólny rozrachunek tego dnia, myślę, że będzie on bardzo, bardzo pozytywny. Trzymajcie się, pa, pa!